porządek obrad piątkowej sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie jeszcze przed datą jej odbycia budził wśród części radnych i mieszkańców wiele emocji i kontrowersji. Szczególnie zaś wniosek 8 radnych o odwołanie przewodniczącego Zbigniewa Wiśniewskiego i podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Odrowążu. Kiedy głosowano wniosek zastępcy przewodniczącego Jacka Kołodzieja o jego rezygnacji z tej funkcji, było już wiadomo, że będzie on kandydatem przynajmniej tej 8-osobowej grupy radnych na nowego przewodniczącego. W jego miejsce radni stosunkiem głosów 14 za na obecnych 15 radnych na tę funkcję wybrali najmłodszego z radnych Krzysztofa Chrzana. W głosowaniu tajnym 10 spośród 15 radnych zagłosowało za odwołaniem Zbigniewa Wiśniewskiego z funkcji przewodniczącego rady. Złożony w tej sprawie wniosek nie zawierał żadnego uzasadnienia. Nie podawał powodu, z jakiego grupa radnych domaga się odwołania, a jedynie zawierał podstawę prawną. Na dzisiejszej sesji padł wniosek podpisany przez 8 radnych Rady Miejskiej w Stąporkowie o zmianę na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej rady. Pan do dziś pełnił funkcję przewodniczącego rady. Dzisiaj na właśnie ten złożony wniosek przez 8 radnych w głosowaniu tajnym został pan odwołany z tej funkcji. Jaki powód przedstawili radni odwołania pańskiej osoby? Panie redaktorze, szanowni państwo, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, jaki może być powód mojego odwołania, ponieważ tak jak już powiedziałem na sesji, radni we wniosku złożonym, podpisanym przez 8 radnych nie złożyli żadnego uzasadnienia co do mojego odwołania. Tak jak powiedziałem na sesji, ja też sam nie mam sobie nic do zarzucenia, dlatego też jest to decyzja dla mnie bardzo niezrozumiała. Wszystkie sesje myślę, że prowadzone były zgodnie z porządkiem obrad, zgodnie ze statutem gminy Stąporków. Myślę, że wszystkim sołtysom służyłem dobrą radą, uczestnicząc w ich spotkaniach przy wyborze sołtysów, na innych spotkaniach sołeckich. Także no, nie rozumiem, panie redaktorze, tego braku uzasadnienia, ponieważ tak jak powiedziałem, nic sobie nie mam do zarzucenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na funkcję nowego szefa rady zgłoszono kandydaturę Jacka Kołodzieja, który w głosowaniu tajnym uzyskał poparcie 10 radnych, 5 głosowało przeciw i tym samym został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Stąporkowie. Podczas dzisiejszej sesji nastąpiły istotne zmiany, dlatego mówię istotne, że zmieniano dwie poważne funkcje w tej Radzie, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Pan był do dziś wiceprzewodniczącym, od kilkunastu minut jest pan przewodniczącym Rady. Pan nie złożył podpisu pod wnioskiem 8 radnych, który był złożony z odwołania poprzednika, ale mimo to chciałbym pana zapytać o rzecz następującą. Jaki był powód tego, że pan przewodniczący Wiśniewski został dzisiaj odwołany? No bo jakiś powód musiał być. Ja odpowiem w ten sposób. Na pewno pytanie też padło przed przerwą na sesji od pani sołtys Wojnowej. Padło to samo pytanie. Ja odpowiem w ten sposób. Uchwała o samorządzie z 8 marca 1990 roku pozwala grupie radnych złożyć taki wniosek o odwołanie, oczywiście nie uzasadniając go. Jest to wola grupy radnych, która stwierdziła, że no chce zmiany przewodniczącego. Ten wniosek, który wpływa do biura rady, on nie musi być w żaden sposób uzasadniany. Po prostu wolą grupy radnych jest zmiana na stanowisku przewodniczącego. I tak też się stało w tym przypadku. Rację. Ja natomiast, tutaj od razu chciałbym wyjaśnić, złożyłem swoją rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego. No oczywiście nie poddałem się do dyspozycji rady, bo wiadomo, jeżeli przewodniczący był, ja jako zastępca, czyli uważam, że właściwym posunięciem jest rezygnacja i poddanie się woli grupy radnych. Tak, tylko że nie musiało to tak się odbywać i część radnych, czy nawet mieszkańców, wie pan, panie przewodniczący, może mieć tutaj uzasadnione takie uwagi, jakby, że pewnie pan już z góry wiedział, że będzie pan przewodniczącym, dlatego złożył pan wcześniej rezygnację. Mogą być i takie opinie też na ten temat. No ja nie jestem do spekulowania. Na pewno różnie będą mieszkańcy naszej gminy to interpretować, jak pan sam dobrze zauważył. Natomiast moim zdaniem jest to rzecz, która w moim przekonaniu
jeżeli chodzi o odwołanie przewodniczącego, jakaś najlżejsza. Po prostu to jest, nie ma żadnego uzasadnienia, czyli nikt nie stwierdza, że pan przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zrobił coś źle robił coś źle. Natomiast no, tokiem rzeczy jest normalne, że grupa radnych chciała zmian na tym stanowisku i tak też się stało. Tak, tylko że jak się powołuje kogoś na jakąś funkcję czy stanowisko, to się podaje jego przymioty, zalety, uzasadnia się po prostu, prawda? Więc myślę, że przy odwołaniu no, również byłoby to elegancko, choć nie skłócona jest to, że tak powiem, decyzja z przepisami, bo może tak być, żeby właśnie no, w jakiś sposób powiedzieć, czy się prowadził obrady, czy nie ustosunkowywał się do ludzi radnych, czy nie udzielał głosu radnym na sesjach, więc wie pan, ja panie redaktorze rozumiem, tak, ale proszę zrozumieć i tak to się wydaje, część grupy radnych, która stwierdziła, że być może ktoś będzie to lepiej robił. Dlatego nie uzasadnia to, bo jeżeli nie stwierdzają, że popełnia jakieś błędy, no to po co coś na siłę uzasadniać, skoro jest możliwość, wykorzystując ustawę o samorządzie, takiego typu rozwiązanie dokonać, więc uważam, że tak się stało i jest to bardzo spokojna zmiana na tym stanowisku. Nie powinna wzbudzać większego wzburzenia w mieszkańcach naszej gminy. No cóż, życzę panu powodzenia, sukcesów na tej nowej stanowisku i żeby pod pana przewodnictwem ta rada podejmowała właściwe, zgodne z prawem i wolą wyborców decyzje. Dziękuję bardzo. Jeśli pan chce coś powiedzieć? Ja oczywiście będę się starał. Dziękuję za życzenia. Na pewno będę się starał, aby współpraca Rady przede wszystkim z panią burmistrz zastępcą, czyli z magistratem, no była bardzo dobra, bo wydaje mi się, że do tej pory było to różne. Dziękuję. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkoły w Odrowążu natomiast nie wzbudził żadnych emocji i nie spowodował dyskusji przed jej głosowaniem. 8 radnych zagłosowało za podjęciem uchwały, 6 było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosu. W dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę większością głosów o taką uchwałę tak zwaną intencyjną o możliwości likwidacji szkoły podstawowej w Odrowążu. Pani jest sołtysem w miejscowości Odrowąż. Jak pani odebrała tę decyzję? Powiem tak. Jestem po części rozczarowana, ponieważ wielu radnych, którzy podnieśli rękę przeciwko naszej szkole, czyli byli za likwidacją szkoły podstawowej w Odrowążu, w trakcie prowadzenia rozmów, które odbyli rodzice, przedstawiciele społeczności, a także przedstawiciele Rady Sołeckiej ze wszystkimi radnymi w miesiącu listopadzie, obiecywali nam, że będą bronić naszej szkoły do końca, czyli będą przeciwko likwidacji szkoły, jeśli już to są za przekazaniem tej szkoły towarzystwu. I ja, jako sołtys, jako pracownik szkoły, jako mieszkaniec Odrowąża, jestem bardzo zawiedziona postawą radnych. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Współczuję tylko tym dzieciom, które obecnie się uczą i które będą się uczyć w najbliższym czasie. No mam nadzieję, że dalej w szkole podstawowej w Odrowążu. Dziękuję bardzo. Najwięcej jednak emocji wśród obecnych na sali spowodowały wystąpienia dwójki sołtysów. Jana Terleckiego z Niekłania i Joanny Wojny z Huciska. Pani sołtys domagała się uzasadnienia merytorycznego odwołania Zbigniewa Wiśniewskiego oraz zarzuciła pani burmistrz stosowanie niejasnej i złej polityki kadrowej w Urzędzie Miasta w kontekście ostatnich zwolnień młodych i wykształconych pracowników. Kiedy zwróciliśmy się po sesji do pani burmistrz z prośbą o rozmowę i skomentowanie przed kamerą tego, co się wydarzyło w czasie obrad, pani Dorota Łukomska odmówiła rozmowy, i to już nie po raz pierwszy, mówiąc, żebyśmy poczytali sobie jej komentarzy na blogu. Tego typu wypowiedź włodarza miasta i odmowa wypowiedzi przed kamerą co najmniej stoi w sprzeczności z ustawą Prawo prasowe i ustawą o dostępie do informacji publicznej.